Siemaneczko, ja jestem Pepeutem Games. Witam, że panu co to odbywa się chyba. Dzisiaj zajmuję się na sklepie. Gdyż kupujemy nowy ciągnik. Ciągnik był testowany, może nie dosłownie w tej wersji, ale modelowo ten sam ciągnik, czyli New Holland. Lecimy sobie do sklepiku, bierzemy sobie średnie ciągniki. Miałem brać, powiem szczerze teraz, dojca. A na dojca też przyjdzie para. Bierzemy sobie New Hollanda najmocniejszej wersji. 313 koni, czyli mam 3 ciągniki jednakowej mocy. Czyli na razie, może postępu nie robię, ale jeden ciągnik idzie na sprzedaż. Czyli teoretycznie robimy wymiankę. Dzisiaj go nie sprzedaję, nie chcę tracić czasu. Więc kupuję sobie New Hollanda, a będziemy sprzedawać sobie Makonika. Będziemy sprzedawać Makonika. Właśnie tego większego, bo chcę mieć trochę wymienioną bazę maszyn i ciągników. Więc myślę, że posunięcie z mojej strony będzie dobre. No, bierzemy, kupujemy. Ale tak cała kasa to nie była. Ponieważ jeszcze, jeśli ktoś był na live, to wie, że miałem bańkę na koncie. Mierzę parę rzeczy, się pozmieniało, poza tym pięknym, jakże cudownym New Hollandem, który właśnie zakupiony. Oryginalny fajny jest New Holland, ale ma ten tablet w środku, a mi się to licznie podoba. A chciałem właśnie takiego. Jeszcze zobaczycie, co się zmieniło, a zmieniło się dość dużo. Ja też przez pole, nie będę tracił czasu, bo roboty mam dużo, bo jeszcze się pszenicy dzisiaj. Ale widzicie, wjeżdżamy na gospę. Wjeżdżamy na gospę i dużo się pozmieniało. Może tam będzie ten bajzen trochę jest z paletami, jeszcze z tym od opysków, ale to już jest mieszał. Jak widzicie, poświęciłem kawałek placu na to, by pozostawić te piękne pękną wiatę i zarówno tą wiatę, wtedy zobaczycie taki garaż już bez drzwi, ale już jak widzicie pięknie sobie ciągniczki mogą stać, kombajny mogą sobie stać. Myślę, że to jest jak najbardziej na plus, że no wydałem na to 300 450 tysięcy, już wam mówię. Na pewności, żebyście nie mówili, że jestem niesłowny, więc coś kręcę, już wam pokazuję. Szopy. Pierwsza szopa, która była postawiona, to już chcę pokazać, no, muszę ją znaleźć na przód. To była to chyba. Nie, to nie była ta, bo to bez paneli jest. Ta. Czyli 306 tysięcy. Teraz chcę znaleźć tą biatę, która to była, to chyba była ta. 306 plus 30 to przepraszam, przedobrzyłem o 100. No, przepraszam, przedobrzyłem o 100. Bo nie liczyłem tego tak dobitnie. Miała być przebudowa, ale że nie jestem mistrzem budowania, no to postanowiłem na razie jeszcze zostać na tym części mapy oryginalnej. To była gospa. Dopiero później będziemy sobie to ogarniać. No, fajne. W końcu mam gdzie maszyny postawiać, jak widzicie, no tak myślałem, że została, to będzie tak sprzedana. No mamy jakieś tam wstępnie maszyny poustawiane, już możemy sobie elegancko robić. W końcu ładnie można sobie przyczepę postawić, a jeszcze przyszedł płot. I powiem chyba szczerze, no dość drogi był, może nie jest perfekcyjnie jakoś połączony. Tylko tu jest wyjazdek, nic więcej, bez żadnej mamy, bez niczego. Jest taki dość ciekawy. Tak samo zrobiłem właśnie praktycznie na... Ogrodziłem sobie gospodarstwo na górze z... Czekajcie, gdzie ja wyłączyłem? Z kurami, ze iskrowami, tak? Więc tak, mam jeszcze dużo kasy. Bardzo dużo kasy. A co się z pudłem stało? Dokładnie stało. Wybrało mi kapu. Ale powiem szczerze, mi się zdaje, że jest dość... dobre posunięcie. Z tego względu, że... na razie nie chcę się przenosić.
A chcę też mieć fajną rozgrywkę jeszcze. Tutaj zrobimy sobie tak. Mierzamy. Troszeczkę musiałem przeorać, musiałem trochę pokombinować tutaj z tym wszystkim. Na szczęście się udało. Żadnych większych problemów. 6, 2. 90 stopni trzeba sekund włączyć i lecimy. No, fajny New Holland. Był testowany, bo model był oryginalny. Tutaj jest modów, ale tego New Hollanda też chciałem. Ogólnie dużo będzie maszyn, które będą wymieniane. No, Makonik, mi się zdaje, że pójdzie, mówię, pierwszy ten duży, ponieważ no, on już mi się, może nie tyle to znudził, co chcę trochę urozmaicenia na serii. A tak to, no, wiecie, no trzeba kombinować. A tak to mocowamy ten sam ciągnik, ale nowy. Więc tutaj mi się zdaje, że będzie najlepsze posunięcie. Ale to już mniejsza auto. To już tam będziemy sobie gdybać już o tym kiedy indziej. Mówię, no troszeczkę tutaj mówię, mistrzem budowania nie jestem, myślę, że te płoty, tam trochę teren jest trochę może źle porobiony, ale dla wizualki, no patrzcie, no źle to wygląda, jeszcze tak na takiej wódce, tak ładnie można zrobić, Polanda, miniatureczka będzie, miodzio, a ja stąd widzę. Mi się zdaje, że dobre posunięcie, taki New Holland w końcu przyszedł. Będzie fajna akcja, bo też będzie akcja kukurydzy na kieszonkę, miała być dziś. Ale że mam taki natłok, znaczy może nie, przepraszam, nie natłok, ale nie mam jeszcze takiej koncepcji, co miałem zrobić jeszcze, bo nie miałem czasu, żeby ogarnąć kukurydzę. Więc będzie jeszcze ewentualnie, żeby dzisiaj zrobić. Może kupi mi się czkarnię. Ewentualnie mogę wam powiedzieć, jak ona kosztuje. I wtedy będzie można spokojnie sobie tu działać, ponieważ chcę po prostu już to mieć z bani. W końcu chcę zacząć sieczkaniu ciąć i tak dalej. Aha, zapomniałem, że ja tutaj to ja trochę dwie tekstury. A dobra, nieważne. Ważne, żeby było dobrze. Bo. Aha, a czemu ja to kurwa nie zrobiłem? A chuj tam. Dobra, może być i tak. Na szybko to jest robione, to wybaczcie. Bo nie zdążyłem tego pola zrobić do końca. Ale to jest ważne. Ważne, żeby to było. Ma satysfakcję tego, że w ogóle coś się tu dzieje. A możemy trochę zrobić, powiedzmy, bez ubawki, trochę coś z ubawką, więc no tutaj nie ma co się bytnio szczypać, bo naprawdę siedziałem tu chyba z półtora godziny, żeby tu ogarnąć, więc naprawdę troszeczkę czasu zeszło. Mogę tego nie oprawiać w sumie, mogę to bawić też. Ale mówię już, wolę zasiać, bo też jest wrzesień, trzeba to w końcu zrobić. I czy tak będzie zrobione, czy tak, to wiadomo, i tak wały przyjdą, i tak to będzie jednakowa tekstura, więc moim zdaniem nie jest to wcale źle zrobione przeze mnie. No nie wiem, tak mi się zdaje. No i New Holland też fajnie, że wpadł. Odświeżenie. Coś nowego. Maszyn jeszcze mam dużo pod takie ciągniki, więc maszyn, wiecie, teoretycznie maszyny można by wymienić, ale już by było problem, żeby później mieć jakiś rozwój, tak? Więc taki New Holland najbardziej mi się spasował, najbardziej mi pasował i tak właśnie zrobiliśmy. A ja już wiem, przepraszam, już wiem przez co takie jest zrobione, że jest niedoprawione. Przecież ogarniałem zaraz tę budowę i dlatego nie skończymy tego zrobić. No. To już wiemy czemu tak spierniczę po części robotę. Ale jeśli to, wiecie, jeśli nie patrzycie tylko i wyłącznie na to, że ma być tak typowo zrobione, mogę powiedzieć, że teoretycznie mogę powiedzieć tak, że ta część teraz co jest zasiana będzie powiedzmy pszenicą, a tamta część może być jęczmieniem, tylko może być zasiana owsem, już pewno jest na wiosnę, tak? Więc można taki miszmasz zrobić, ale po co? Trochę tyłka dałem, że tak zrobiłem, ale tu już jest mniejsza o to. Ważne, żeby odcinek się przyjął, mój rozbudowa, przebudowa, może dobudowa może bardziej niż rozbudowa. No ale mi się zdaje, że to też fajne posunięcie, mówię. Bo te maszyny tak stały, tak kurna pod tym, na tym dworze, na tym kurna dworze.
dłużył, stały. Tak trochę, no nie pasowało mi to, więc wolałem już sobie zainwestować w... Czekajcie, bo tam się przyliczałem na drugiej stronie monitor. Ten monitor mówię. Mikrofon. I wolałem sobie teraz zainwestować na razie taki mankament, taki, w takie dwa garaże, można powiedzieć. Miata i garaż. Po to, żeby już te maszyny ładnie wyglądały, już dużo bardziej widzicie, bardziej jest estetycznie, dużo lepiej. Maszyn i tak wszystkich tu nie mam na gospodarstwie, bo mam na tej drugiej gospie z krowami i z korami. Więc naprawdę teraz jest ogrom roboty. Mówię, a teraz się maszyny pomieszczą praktycznie wszystkie. Bez żadnych tutaj problemów, bez żadnych tutaj udziwnięć, tak powiem. Powinno być wszystko elegancko. No, że teraz będzie git. Moim zdaniem będzie teraz git. Ładnie, schludnie, znaczy może nie tyle, co schludnie, ale już tak, nie taki rozpięć w takim po tym gospodarstwie, bo jednak gdzie, szybko wpadniecie, odepnę przyczepę pod wiatą, pod zadaszeniem, raz, raz. Tam jakieś małe pienoki, które powiedzmy raz w sezonie, może dwa razy w sezonie będą pod tymi starymi wiatami, te przyczepy, hadej. Ja mógłbym też się schować do tych, razem z kombajnami, no tej, no, z kombajnami, które, no, no wiaty z hale, do hali, kurwa, nie mogę się schować. Do hali z kombajnami, ale już tutaj to było, wiecie, tak? Na szybko ganiane, tak czy tak, ale chyba i tak mi się zdaje, że to będzie najlepsze położenie tych kaderów. Że no po prostu już lepiej to będzie, tak? Będą te wszystkie maszyny stały pod chmurką i będzie deszcz padał. Myślę, że to jest będzie w sam raz ogarnięte. No i jeszcze tak. Wracając do kukurydzy. Nie zdążyłem. Chciałem wam powiedzieć mniej więcej jaki jest koszt. Miałem kasy na koncie, ale postanowiłem, ani się tego nie postawię, tych budynków, nie postawię tego wcale, bo znowu się przemieli, przerzuci ten czas, no i nie będzie można było sobie elegancko tego ogarnąć. Więc mówię, dosłownie teraz w ciągu 40 minut postawiałem te budynki, mniej więcej ten teren próbowałem ogarnąć i tak dalej, żeby to jakoś wyglądało, więc no tak mówię, wszystko na spontanie, ale powiem szczerze, na spontanie jest najlepiej wychodzi. Może te garaże nie są, znaczy nie są jeszcze na tym etapie, bo są strasznie duże, no ale jednak patrząc przyszłościowo, no nie zawsze chyba, nie zawsze. Takie moje na mnie zdanie, że nieczęsto się właśnie zmieniam zabudowania i tak dalej. Więc przyszłościowo poszłem. Mimo tego, że może być później taki etap, że pójdziemy gdzieś indziej, ale na ten moment zdaje mi się, że to jakby naprawdę obchodzę ciągniki, które mam wszystkie i to wszystko, no to i tak zapełnię tą halę. Jestem w 90% pewny, bo nie wszystkie maszyny mi się mieszczą w gospodarstwie tam właśnie z krowami, więc tam też muszę coś dostawić, jakąś wiatkę, bo już tam mi się maszynki też pod chmurką właśnie zaczynają stać, więc to mi trochę tam też będzie przeszkadzało. A mówię, a teraz trochę schludnie będzie, trochę czyściej, mimo tego, że tutaj nie ma garażu zamykanego, wiecie, nie ma drzwi zamykanych, nic, ale to wystarcza. No, myślę, że ten temat już będzie wyczerpany, bo tak naprawdę to bez sensu bałkować cały czas to. Tak jak teraz widzicie, siejemy też pszenicę tym ciągnikiem. Obciążnik jeszcze nie powiedziałem, bo obciążnik był na tam na gospie z krowami. Nie wiem w ogóle skąd ale jest. No i Holanda będzie tona 400 chyba to jest. To mi się zdaje, że no jednak taki gabaryt, może nawet 200 radzi, bo nawet nie wiem, czy to pisze, jaki to jest gabaryt. Szkoda, że nie pokazuje.
A dobra, no uważnie. Mało uważnie. Ale zaraz zobaczymy sobie w pozielanych. Bo na pewno pozielanych mamy gdzieś te obciążniczki. To nie jest ten, to jest ten. No. To na 450. Nie wiem skąd go mam. Ja pod tego kupiłem kiedyś pod case'a i pod tym case'em tak nie został i tak sobie siedzi. Pod makrolikiem na 3 godziny jest. No mówię, no i taki obciążnik. Myślę, że raczej nie będzie on faktycznie rozłączany ten ciągnik, więc nie będę musiał się później martwić o to, że to nie jest od tego ciągnika. I tak mi się zdaje, że pod taki gabaryt i tą moc ciągnika i tak ten obciążnik jeszcze jest za mały, ale już nie będę kombinował, nie będę specjalnie wydawał pieniędzy na ciągniki, bo to mi się zdaje, że taka już dwójka to powinno chyba być tak czyli lekko przy takim New Hollandzie z przodku, no jednak tutaj już obinoczony. Wiadomo, tutaj mógłbym jeździć bez obciążnika przy tym sianiu, żeby te hopony też nie zdzierały, bo to będą nóweczki sztuki. Ale mówię, no tutaj popłyniemy ze wszystkim. W tym sezonie jeszcze kupimy sieczkarnię. Zobaczymy ile będzie funduszy i jeszcze spróbujemy na okres zimowo-wiosenny, bo raczej nie wiem, czy się uda na okres jesienny zakupić pola, bo tak zresztą jedno kupiliśmy już rzepakiem gotowym, można powiedzieć. Fuks się trafił. Zboż, które miałem zasiane, nie sprzedaję praktycznie wcale, więc to też jestem tam nie wiem, z 250, tak nie 300 tysięcy jestem do tyłu z tego względu, że stówka, 150. No to powiedzmy, że mamy stówkę po 1000, ciężko policzyć, no to mam 130, tutaj mamy jakieś 100, no 230 tysięcy, powiedzmy jesteśmy do, no powiedzmy teoretycznie statki, choć mimo tego, że teoretycznie jesteśmy statki, to i tak nie jesteśmy, bo kury w tym sezonie naprawdę oddają, bo jest ich 5000 sztuk. Jest 5000 sztuk kurczaków. I naprawdę teraz to zaczyna dawać kasę, można powiedzieć, po części, ponieważ ja chyba przerzucałem jajka w lipcu, a jeszcze raz musiałem przed przewijaniem znowu przerzucać jajka, więc mam tam też trochę tych pieniędzy dalej będziemy mieli, jeśli będę sprzedawał. Cena jajek. Cena jajek, jajka. Niech ja tylko zobaczę. Jajeczka. Cena nie dokurwa. 481, więc tam nie wiem ile jest, ale te 30 palet. To też tam trochę kasy przytulimy. Jeszcze zapomniałem, sprzedałem sobie moją lawetę, która praktycznie tak nie była używana. Sprzedałem, bo ona była chyba używana w ogóle na odcinku. I przez mnie ogólnie też, bo wiadomo, że teraz ona była kupowana pod baloty. Balotów praktycznie nie woziłem nią. Palety też nie woziłem nią. Tylko już przewoziłem sobie tymi melgerkami, nie wiem, dobra, jeszcze były te podstawowe pierwsze. No melgerkami, dobrze powiedziałem. To tymi przyczepami sobie to brałem i woziłem, bo pozdejmowałem buty i sobie tam ogarniałem. Ale teraz mam tych przyczep dużo, suma summarum. Więc każdej jednej przyczepy mogę zdjąć sobie buty i mogę sobie rypać na sprzedaż jajek do piekania, to jest moja, więc ja tam jeszcze nie mogę nic robić. Ale powiedzmy, że no w każdy punkt mogę sobie te jajka wywieźć i jest to bezproblemowe. Że dużo, dużo lepiej mi to wchodzi towar, powiedzmy na te, na tą, bo nie wiem czy te duże, najmniejsze przyczepy ja nie mam, czy nie mam z autoladerem właśnie do palet, więc git. Mi się zdaje, że jest git.
Tak powinno być mniej więcej przeze mnie. Tak myślę, że no. To jest git. No bo teraz patrząc racjonalnie, po co mi. Aj, kurwa, cię tak. Coś mam dzisiaj problem z komputerem i mnie to wkurwia dzisiaj. No, definitywnie. Ale może się ogarnie. No bo dopływać do, powiedzmy, typowo do przewozu. To trochę mi średnio to pasuje. Żeby kupować specjalnie do przewozu jajek, jakąś przyczepę, czyli trzymać przyczepę. Więc teraz. Każdą jedną przyczepę mogę sprzedać. Mogę nawet i. Szczerze, sprzedawałem nawet i jajka poza odcinkiem. Tą naszą, powiedzmy, krypą. Mogę powiedzieć, poza odcinkiem. A to się mówi, czego oczy nie widzą, to mu serce nie żal, więc ja sobie tak robiłem. No, po prostu sobie ułatwić życie. No bo nieraz bywa. Ale mówię, jestem trochę szokowany, że ja taką lipę zrobiłem, że ja nie uprawiłem tego pola do jeszcze. No ale tak się zdarza. Jeśli powiedziałem, że chcę odcinek na sobotę mieć nagrany i wrzucony. Bynajmniej na tą 9, 10, nie w zależności jak to tam idzie z internetem. Mówi, że ta 10, 9. No to trochę czasu mi to będzie schodziło. Mi się jeszcze zmontuje, znaczy zmontuje, może nie tyle zmontowanie, to jak dużo powiedziane może, ale jednak te zbijanie bitrate'u, bo muszę dość, zresztą teraz się to może nie schodzę, bo i tak teraz nie wiem jak jakościowo wychodzi, ale patrzyłem, że mam teraz filmiki średnio po 10 do, od 9 do 12 giga, no. Od 10 do 12, od 9 do 12 giga mam filmiki, bo Scarpa jest inaczej. To inaczej koduje z The Walking Dead, inaczej koduje mi tu, nie wiem czemu. Z Farminga też inaczej, ale Farming tutaj tak ogólnie nie nagrywam. Wiadomo. Nie nagrywam. Po 40 minut. Tak, to właśnie jest z Carpo Sailem. Tak jak to jest z The Walking Dead. Tam tak jeden to wiadomo są. Bez przygotowań, bez niczego, tam to można sobie padywać, nagrywać bez żadnych problemów i wszystko git. A ja muszę jednak w Famingu to muszę trochę bardziej przekminić, co mam ma się na danym odcinku zrobić. Więc te odcinki też są krótsze. Ta gadka też się nie klei, możliwe, że tak jak powinna. Ta kartka też się nie klei tak na farmingach jak na tamtych grach, bo tam to fabuła sama idzie do przodu i tam jest cały czas coś do gadania. Tutaj niestety trzeba tą grę nadać, mimo tego, że nie ma z tej. Może nie tyle co będę, co no nie ma tego tematu do nagrywania, do gadania o tym temacie, bo w tym sensie chciałem powiedzieć. No a teraz mówię, no dzisiaj jest fajnie, bo mówię, to trzeba dobudowa, o rozbudowa, o rozbudowa gospodarstwa już mam, nie git. Rozbudowa, kupno ciągnika, no to już wiecie, no dość nowatorskie powiedzmy, no bo pytałem blisko 500 000 w tym momencie. Nie, więcej, co ja lepiej. Dużo więcej. Bo przewinięcie mi dało blisko 200 coś tysięcy. Już mi się skończyły nasiona. Więc przewinięcie mi dużo dało kasy. Właśnie, zobaczymy jeszcze z ciekawości i będziemy kończyć odcinek. Lata gry 11 lat dopiero, dużo nie potrwało, powiem szczerze, nawet się nie patrzcie, bo ja tak musiałem sobie bardzo bawić. Gdzie to było? Ja tu kurwa gdzieś coś w tym stylu, co ja właśnie chciałem zobaczyć. Nie, nie
to było. Statystyki? Nie. Przychody chciałem zobaczyć. A gdzie to jest? A tu. W produkcji dane mleko. Sierpień. 54 tysiące litrów mleka. Sprzedane produkty 105. Nie, czekajcie. To źle patrzę. Sprzedane bele 283 w sierpniu. Do odcinku było. A co tu jeszcze było? Sprzedanie. Przychód ze zbiorów. 564 tysiące mieliśmy przychodu. Ale to nie pisze całkowicie. A przychód z biogazowni 73 tysiące. Sprzedane produkty 53 tysiące i sprzedane mleko mamy 54 tysiące, bo 55 tysięcy. No to macie liczyć 100 i 180 tysięcy macie z samej biogazowni. I to na pewno jeszcze coś innego było. Teraz nie wiem, co by tu zobaczyć. No i przychód z gospodarstwa 106 800, czyli blisko 300 tysięcy, można powiedzieć, mamy przychodu. Sprzedane budynki, tam takie, tam tupelki. Ale mówię, no jest grubo. I myślę, że jeszcze będzie grubiej mimo wszystko. Bo chciałbym jeszcze zobaczyć, jak to wygląda sytuacja z krewami. 70% rozmnażania. Druga też mają 70% rozmnażania. To jest, te mają 5. I tu mają... A, bo to jest jeden. A, bo to było ciemno, chyba. To macie ile? 65 sztuk dojnych. Dobrze. Jest elegancko. Właśnie pszenicę sobie kupiłem, bo nie zapomniałem w ogóle przewieźć i musiałem kupić 10 ton. No nic, ale dobra. To już będzie gadane jeszcze na następnym odcinku. A w dzisiejszym byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek Wam się spodobał, zostaw łapkę w górę, komentarz. I dzięki za oglądanie. I trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie. Cześć.